Panie trenerze, Lech II Poznań w meczu z Unią Solec Kujawski remisuje 1-1. Poprosilibyśmy pana o krótki komentarz do dzisiejszych zawodów. Zbyt szybko może liczyliśmy dzisiaj, że wygramy ten mecz. Obojętnie jaki to jest przeciwnik, trzeba wyjść i być zaangażowanym od pierwszej, ale mówię od pierwszej do ostatniej minuty. My nie byliśmy prosto zaangażowani. Może lekceważyliśmy przeciwnika, myśleliśmy, że będzie łatwo. Na co mecz uczulamy tą młodzież. Wiemy, że są młodzi ludzie, którzy im brakuje dużo pokory. Zawsze, że już myślą, że oni są gdzieś indziej zawsze. A my myślę, żebyśmy byli po prostu obecni. Zawsze uczulamy na to, że zwłaszcza jak się gra z przeciwnikami, którzy są po prostu nisko w lidze, stoją nisko w lidze, że trzeba się jak najwięcej spiąć, najwięcej być najbardziej skupiony, skoncentrowany, najbardziej zaangażowany. I o tym cały czas mówimy, a po prostu dopiero reagujemy po pierwszej połowie. Pierwszej połowie przyspaliśmy strasznie. Mnie tak martwi brak zaangażowania niektórych zawodników, od których oczekujemy więcej. I to jest ich osobista sprawa, zwłaszcza, że grają w Lechu Poznań i musimy mieć więcej szacunku dla klubu, którego pracujemy, że wychodząc już w takich meczach musimy dać sobie za siebie wszystko. Tak się nie stało, dopiero po pierwszej połowie ruszyliśmy tak, jak po prostu trzeba i od razu ruszyliśmy tą bramkę. Potem znowu jedna ta bramka nas uśpiła. Postaraliśmy się więcej utrzymać przy piłce po tych 1-0. Zaczęliśmy tracić dużo piłek, co skutkowało tą bramką na 1-1. Potem znowu jak się śpi, jak się potem rusza, a nie zawsze się udaje, tak to mi się nie udało strzelić tą drugą bramkę. Dzisiaj gratulować można przeciwnikowi za ten jeden punkt, który mocno wywalczyli. Po prostu pokazali, jak się trzeba grać w tej lidze i po prostu w ogóle w piłce nożnej, bo oni dużo umiejętności nie mieli, ale dużo walki, dużo chęci, co jest najważniejsze i na ten jeden punkt im wystarczyło. Nam dużo wniosków na przyszły sezon dla niektórych zawodników, o ile ktoś chce, ile ktoś jest uważa, że takie mecze, które rozgrywa, zawsze coś dają i wnioski, bo to jest najważniejsze, żeby takie błędy, które dzisiaj zrobiliśmy, żeby po prostu nie popełniać. Zwłaszcza jeżeli chcemy być wysoko w tej lidze, takich meczów jak dzisiaj nie możemy pozwalać. Także teraz można mówić po meczu i pożałować, ale jedno jest pewne, trzeba każdy mecz wyjść i zarazić 100%. A tą jesień w wykonaniu pana zespołu, jak pan ocenia? No uważam, że meczu nie przegraliśmy od już nie wiem, z 5-6 meczów nie przegraliśmy, ale to ostatnich 3 mecze to po prostu remisy, które nam dużo nie dają. To nic, że po prostu nie przegrywamy, też to świadczy, że też linia obrony dobrze pracuje. Mamy młodych zawodników, ale tutaj nie chodzi o młodzież, tylko chodzi o charakter. Niektórzy już go pokazują i to jest dobrze, ale szkoda tego ostatniego meczu. Dzisiejszy mecz wygrana by nam dała taki spokój. Ja zawsze mówię, że trzeba zrobić wszystko, żeby mieć spokój, wypracować wszystko na 100%, ale teraz wszyscy idziemy do domu z po prostu żalem, że mogliśmy, a powinniśmy. A to jest najgorzej w piłce, także jest taki po prostu gorzki smak tego ostatniego meczu. Po prostu patrząc a przeciwnika, który wychodzi z szatni, z urazami, a u nas tego nie ma. Dlatego to jest wniosek na następny sezon, gdzie możemy o wiele lepiej grać. Grając przeciwko po prostu mocnym zespołom, graliśmy bardzo dobrze, ale z tymi zespołami, które teoretycznie są niżej w lidze, mieliśmy duży problem, to jest brak pokory, lekceważenie, które oni się muszą nauczyć. Także to jest taki wniosek, jedyny wniosek, jeżeli chodzi o ich pracę, ogólnie o linię całą, od pierwszego dnia do dzisiaj. Nie można narzekać, tylko takich momentami mamy takie mecze jak dzisiejszy. Wniosek na następny sezon, że trzeba dalej o wiele mocniej pracować.